Witam Was w kolejnym odcinku 5 pytań do 3 razy co. Dzisiaj moim gościem jest Zbigniew Kozłowski. Najlepszy aktor polski. Tak jest, najlepszy znany aktor polski. Zbyszku, mam do Ciebie kilka pytań. Jest to 5 pytań. Możesz udzielić 3 odpowiedzi. A w zasadzie powinieneś udzielić 3 odpowiedzi. Na 5 pytań? No dobra, na każdy okay. z pytań. Na każdy dobra, z pytań 3 odpowiedzi. Dobra, tak, żebyśmy dobra. Się dobrze zrozumieli. Zbyszku. Gotowy. Pierwsze takie bardzo intymne pytanie. Twoje 3 ulubione marki samochodów. Peugeot, bo często nim jeździłem. Skoda, bo to był mój pierwszy samochód. I BMW, bo teraz jeżdżę nim jak panisko. To chyba Polacy w ogóle kochają BMW. To nie wiem. Niech zgadnę, ale 36. No dobra, następne pytanie. Słuchaj, twoje 3 marzenia. Większość marzeń moich się spełniło. Za co jestem losowi i rodzinie i w ogóle wszystkim wdzięczny bardzo. I trochę sobie, bo generalnie na to chyba zapracowałem. A jeśli chodzi teraz o marzenia, no to podstawowe to, żeby wszyscy moi bliscy byli zdrowi, bo w dzisiejszych czasach to najważniejsze. Drugie marzenie jest związane z moim hobby, to jest żeglarstwo. To jedyne twoje hobby? No nie jedyne, ale jedno z takich ulubionych i... W przyszłości myślę o zakupie łódki i w ogóle o spędzaniu więcej czasu na wodzie. Czyli łódka, zdrowie rodziny. Tak, i zawodowe marzenie to zagranie w przyszłości, jak już dojrzeję do tego, już gdyby posturą już prawie jestem. Ale no ze mną już grałeś. Wiekiem. Chciałbym kiedyś zagrać rolę Teviego, mleczarza w Skrzypku na dachu. To jest taka rola, która mi się bardzo podoba i bardzo chciałbym ją kiedyś w życiu wykonać. No dobrze, to już mamy 3 pytania, jeszcze tak zostały jest. 2. Tak. Powiedz mi, czego najczęściej szukasz w necie? O, czego szukam w necie? Różnego rodzaju ciekawostek, bo na co dzień pracuję w radiu dla dzieci. W związku z tym ciekawostki to jest główne moje zainteresowanie, jeśli chodzi o obsługę internetu. A poza tym okazji. Często szukam okazji, no bo robimy zakupy w tej chwili wszyscy przez internet. No i czego jeszcze szukam? Czasami też szukam na przykład rzeczy związanych z turystyką, bo lubię się przygotować, jeśli gdzieś wyjeżdżam. Nawet jeśli to jest jakieś polskie miasto, nie wiem, ostatnio byliśmy w Toruniu całą rodziną, to też sobie wszedłem na chwilę do netu, żeby kilka ciekawostek, czy też jakąś marszrutę sobie ustalić na ten wyjazd. Dlatego też no, takie rzeczy to są rzeczy, które mnie interesują w internecie. No dobra, no to w takim razie już takie najważniejsze, bardzo męskie pytanie. 3 ulubione aktorki. Nie muszą być pod względem gry, mogą być pod względem aparycji. Nie wiem, to może pod względem jednak gry. Pod względem gry. No pierwsza, Maria Pakulnis, którą serdecznie pozdrawiam. Wspaniała, cudowna aktorka. Pozdrawiamy Marię. Pozdrawiamy Marię. No i jest... Wiele będzie aktorek, które pewnie będą się czuły pominięte, ale chodzi o pierwsze wrażenie, prawda? Więc pani Maria zdecydowanie, jako drugą wymieniłbym panią Joannę Trzepiecińską, bo zawsze mi się podobała. Oj tak. Tak. No pewnie chciałbym też wymienić panią Kasię Figurę, ale myślę o aktorce, którą miałem przyjemność spotkać w teatrze. I to jest pani Hanka Bielicka, niesamowita osobowość sceniczna, niesamowity temperament, niesamowity przede wszystkim talent aktorski, no po prostu cudowna kobieta na scenie. No oczywiście przy okazji pozdrawiam wszystkie koleżanki aktorki, no bo po prostu musiałem zawęzić tak, się tak, tak, tylko do trzech. Do trzech osób. Które pierwsze ci przyjdą do głowy. Tak jest. Właśnie o to chodzi. Takie jest założenie tego cyklu, że odpowiadamy szybciutko to, co nam przychodzi na temat. Na początku. Tak, i na temat. No to mam Słuchaj, nadzieję, Zbyszku, że nie znudziliśmy. Nie, ja też mam taką nadzieję. Mam pytanie, a czy na przykład mówiłeś, że szukasz okazji do zakupów w internecie, a czy szukasz na przykład okazji też związanych z jedzeniem? Z jedzeniem? No, tak patrzę na ciebie i na siebie, to pewnie coś z dietą by było jakąś konkretną związanego. Tak. Więc takich okazji dla ciężarowców. Tak, tak. Też takich okazji szukam, chociaż również szukam, o właśnie, często szukam przepisów. O. Także to takie rzeczy też są w kręgu moich zainteresowań. No i super, słuchajcie, moim gościem był wybitny Zbigniew Kozłowski. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Sztamę, mamy sztamę. Pozdrawiamy. A teraz lecimy grać. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.